Dzień dobry, nazywam się Michał Glęcki, jestem uczestnikiem studiów MBA w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie. Jestem prezesem zarządu spółki Motoflota, należącej do firmy Motoprofil. Od 25 lat pracuję w branży motoryzacyjnej obsługującej floty samochodów, przez wiele lat w obszarze Car Fleet Management. Obecnie moja firma, jako lider rynku, zajmuje się kompleksowym zarządzaniem parkiem samochodów klienta. Myśl o podjęciu studiów MBA dojrzewała we mnie latami. Różne studia, nieustanna praca zawodowa i stałe szukanie swoich najmocniejszych stron w życiu, świadomość obszarów wymagających korekty, to wszystko znalazło wspólny mianownik. Wybór studiów MBA był więc naturalną decyzją. Zaś do wyboru WSB w Chorzowie przyczyniły się w znacznym stopniu opinie osób, które ukończyły tam studia MBA. Dziś decyzję oceniam jako nad wyraz właściwą. Moją karierę najlepiej definiują słowa wypowiedziane przez Oprah Winfrey. Można mieć wszystko, po prostu nie można mieć wszystkiego jednocześnie. Te słowa są dla mnie bardzo ważne i od wielu lat często do nich wracam. W biznesie należy mieć bardzo ambitne cele, uważam, że wręcz nierealne. Jednak wiara w ich realizację jest kluczowa i powinna być absolutnie niezłomna. Systematyczność, nieugiętość i bezkompromisowość to mój klucz do sukcesu, do osiągnięcia wszystkiego po kolei. Gdy do wszystkiego w życiu dochodzi się samemu, smakuje to wybornie. Jeszcze jedna refleksja związana bezpośrednio ze studiami MBA, a która pozostanie już we mnie na zawsze. Siła w młodości, ale i w doświadczeniu. Każdy kolejny zjazd MBA to narastająca we mnie ciekawość ludzi, doświadczenia zawodowego, wykładowców, studentów, wzajemnych interakcji. Dziś świętuję sukces. Naprawdę warto żyć odważnie i uparcie dążyć do celu. Po każdym sztormie wychodzi słońce. Wcześniej czy później.